witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w wozie, kierunek dzielnica muzułmańska, arabska. Jedziemy zjeść coś w irackiej knajpie, także relacja zaraz tutaj się Wam pokaże. Później się jeszcze pokręcimy po Sydney, także dzisiaj taki dzień w sumie bez żadnego konkretnego planu, ale będzie takich kilka fajnych punktów, które warto nagrać, żebyście coś tam zobaczyli sobie. Taka jeszcze przerwa w trasie, idziemy do centrum handlowego, do kawiarni, wziąć jakąś kawę na wynos. Cały czas jesteśmy w drodze do dzielnicy arabskiej. Słuchajcie, dojechaliśmy do tej dzielnicy arabskiej, widzicie tutaj zresztą po szyldach, że są w języku arabskim napisane. Powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że byłem przed chwilą na dzielnicy kiedyś polskiej, obecnie chińskiej. Polacy rozmyli się. Byliśmy coś załatwić, tam jeszcze jedna Polka ma zakład dentystyczny, byliśmy z kolegą tam na moment. I ja się przeszedłem dookoła, no wszystko praktycznie chińskie. No i też taka konkluzja, dlaczego nie ma dzielnicy już w Sydney polskiej. No i doszliśmy do wniosku, i tak pewnie jest, że ta nowa Polonia, która przyjeżdża, nie potrzebuje takiego oparcia w starej Polonii, czyli zamieszkują, znają język, mają internet, czyli nie muszą mieszkać gdzieś w środowisku osób z Polski, które gdzieś ich tam za rękę poprowadzą, ponieważ sobie doskonale sami radzą. Jest to Polonia już wykształcona, nowa, która przyjeżdża. Wiadomości czerpie z internetu. No a jak starsza Polonia gdzieś się rozjechała, rozmyła. Poza tym już dzisiaj nie jest tak, że ktoś kogoś ściąga do Sydney, do Australii, no tylko ludzie sami przyjeżdżają, czyli znowu nie ma jakichś tam, że rodzina ściąga kolejnych. No i Polak obok Polaka mieszka. No tylko starsi już się gdzieś rozjechali lub powymierali, a młodzi już nie mają potrzeby tworzenia takiej polskiej enklawy, bo tak jak wspomniałem, sami sobie doskonale radzą, sami z sobą, tak? Nie muszą mieć tej całej community, czy jak to tam nazwać, grupy polskiej społeczności, że tam, jak to kiedyś było, że bez internetu, bez języka ludzie przyjeżdżali. Dzisiaj już takich nie ma, generalnie wszyscy mówią i po angielsku, młodzież mówi. Poza tym przyjeżdżają wykwalifikowani. No a tutaj jesteśmy na dzielnicy arabskiej, wiecie, oni bardziej plemiennie myślą, bardziej mają takie rodzinne więzy, u nich większą rolę odgrywają. Dlatego pewnie tak jest i oni się skupiają wokół tych religii, meczetu i, no i tego typu spraw, nie? Mają jakąś tam swoją całkowicie inną kulturę i potrzebują, mają taką potrzebę. To samo z Chińczykami. Chińczycy są tak, że żyją w swoim środowisku, dużo z nich nie zna języka angielskiego, nawet tu mieszkając przez lata. Chińczyk je tylko chińszczyznę, generalnie tak Wam mówię. Nawet jak gdzieś pojedzie za granicę. Poza tym cały czas jest jeszcze ten taki, no, forma przyjazdu, że rodzina ściąga kolejnych członków rodziny. No to jak wiadomo, jak go ściąga do siebie, no to wpierw mieszkają obok siebie, czy nawet przez pierwszy okres tam mieszkał tego krewnego, który go ściągnął. No i tak się wytwarza jakieś Chinatown, czy tutaj dzielnica arabska. No nasz naród, nasza cywilizacja troszeczkę inaczej. Jak wiemy, Polacy indywidualiści, każdy żyje po swojemu. A spacerujemy właśnie po takiej dzielnicy arabskiej. Widzicie, jak to tutaj wygląda. Zaraz wejdziemy do irackiej restauracji. Coś zjemy. Też postaram Wam się nagrać, pokazać, jak tam w środku wygląda. Tyle z moich przemyśleń polonijnych. Tutaj jeszcze się pokręcimy i idziemy zjeść, a Wy idziecie z nami.
dojechaliśmy do tej irackiej restauracji, bardzo fajnie, bardzo miło nas tutaj przyjmują i klimatycznie jest, bo są takie no, starsze jakieś takie zdjęcia, obrazy, zdjęcia starego Iraku, no widać jest taki klimacik, nie? Nie jest to jakoś tam super zrobione, ale właśnie o to chodzi, że jest tak troszeczkę po domowemu. No widzicie zdjęcia starego Iraku, pewnie nawet nie wiem, zaraz pytam się, może Bagdad, czy jakie to miasto. Zaraz pokażę wam, co sobie zamówiliśmy, super obsługa jest. Tutaj też zdjęcia po drugiej stronie. Tam już mniejsza o to z tymi zdjęciami, ale one wszystkie tworzą razem taki fajny klimacik, widać. Czuć ten arabską kulturę tutaj jak najbardziej, nie? Jesteśmy w knajpie, przypominam, którą prowadzą Irakijczycy tutaj w Sydney. Słuchajcie, właściciel oprowadził nas po całej restauracji, jak zobaczył moje zainteresowanie i o każdym zdjęciu opowiadał, co gdzie jest. Powiedział, że jest chrześcijaninem z Bagdadu. Tak wam to powiem, taka ciekawostka, że pod rządami Saddama Husajna minister spraw zagranicznych Tariq Aziz, czyli bardzo ważna persona, tak? Minister spraw zagranicznych Iraku, też był chrześcijaninem. Nasze dania wjechały, taki jogurcik tutaj arabski, to pewnie znacie. No i taki konkretny talerz zapiekanego mięsa z warzywami, widzicie pomidorki zapiekane. Ja muszę umyć ręce, wiesz? Tak, leć. Leć, leć. Z sałata, nie, kapusta, no co tam, wszystko widzicie. I do tego takie chlebki, konkretne pity, żeby się zapchać. Oczywiście sosik jest, ogórek kiszony i tak dalej, i tak dalej. To jest miks mięsny, jest i jagnięcina, i kurczak oczywiście. A, it's mine. Thank you so much. Zjedliśmy, wychodzimy, zapłacone tam $25 z haczykiem, $25 australijskich. To jest jakby powiedzmy $20 amerykańskich, czyli bardzo tanio. Tutaj kolega mówi, że no w Australii ciężko nawet znaleźć tak tanie i tak dużo, tak dobre jedzenie, nie? A my w auto wsiadamy i jedziemy dalej, nie? Słuchajcie, teraz robimy grilla sobie na ogrodzie, tutaj no różne sprawy, jakieś bataty i tak dalej, warzywka, kiełbacha, ser i tutaj to mięso, które widzicie na patykach, to jest mięso z kangura, także dzisiaj kangur wjeżdża na ruszt, zobaczę jak smakuje, nigdy nie jadłem kangura jeszcze, tutaj w Australii normalne tego mają dużo, także kangury nie są nawet pod ochroną, ktoś ma jakieś tam obiekcje, to żebyście wiedzieli, nie? Że to jest nawet traktowany po części jako szkodnik, nie? Jest go strasznie dużo i normalnie mięso z kangura się je. Jest z tego, co słyszałem, ci, co chodzą na siłownię, jedzą, bo jest dosyć bardzo mało tłuste mięso, nie? I dużo białka. No tyle. Później, jak będę próbował, to wam powiem, jakie były moje wrażenia kulinarne. Słuchajcie, tutaj mamy właśnie takie opakowanie mięsa z kangura. Widzicie, kangaru, kebab. Tak to wygląda na surowo. $11 za dwa takie opakowania. Jedno opakowanie 400 gram, dolary australijskie. Oczywiście przeliczcie sobie ten obecny tam kurs taki jaki jest. Nie? Kiedy będziecie ten film oglądali, nie wiem. Według mojej subiektywnej oceny, oczywiście zaznaczam, że subiektywnej, mięso z kangura ma taki dosyć smak, powiem, suchy i, no żeby powiedzieć, jest troszeczkę bez smaku. Pewnie trzeba byłoby to odpowiednio przyprawić pod swój gust, może zrobić w jakimś sosie, bo tak jak mówię, jest bardzo suche, zero na nim tłuszczu, także
do smażenia na grillu zbytnio się nie nadaje. Oczywiście mówię, to jest moje osobiste wrażenie, zależy kto co tam lubi. Tak jak widzieliście tutaj na załączonym wideo, dosyć dużo grillowaliśmy, również owoce morza, krewetki, znane australijskie steki oraz warzywa, sery itd., kiełbachy. No i to tyle z naszego odcinka dzisiaj. Pozdrawiam, do następnego, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć!